Dzień dobry, Tomek Kutera, poligamia.pl. Mamy tu dwie kopie Dark Souls Prepare to Die Edition, czyli Dark Souls na PC, jedna kolekcjonerska, to ta z lewej, jedna zwykła, to ta z prawej. Mamy tu też Konrada Hildebranda, oto jego ręce i Konrad tymi oto ręcyma teraz otworzy obie te gry. I zobaczymy, co jest w środku. A więc zwykła edycja pierwsza, to co, mamy płytę? I instrukcje, tak? Manual. Tak, nawet jest po polsku. Jest po polsku i nic więcej nie ma. Jedna płyta tam jest? Zobaczmy. O, chyba jakiś kod tam przyszedł. O, jakieś kody. Jedna płyta. No i to są na dzisiaj. Dobrze, to teraz główne danie, czyli edycja kolekcjonerska. Chcieliśmy, żebyście zobaczyli, co jest zwykłe, no więc zwykłej nie ma nic niezwykłego. Co jest dosyć normalne. Dobrze się idzie z tymi folikami, ja to zawsze mam z tym problemy. Okej. Okay. Ojej. Zapeszyłeś. Tak, zapeszyłem i teraz ci źle idzie z tymi folikami. A strasznie machasz i nie mogę tutaj. Mam w kadrze głównie twoją koszulę, ale dajesz radę. Zębami! Nie, Konrad walczy. Ta gra jest trudna i nawet rozpakowanie jest trudne. Właśnie to jest cały urok tej gry. Albo nie mam nożyczek. Ale w sumie... Ale nie masz nożyczek, bo właśnie dlatego na tym polega trudność tej gry. Nie masz sprzętu, teraz gdybym chciał, potrzeb. To mógłbym to założyć z powrotem. Konrad twierdzi, że mógłby to założyć z powrotem. Żeby mi był spokój. Zobaczmy. Więc pudełko. Czyli zwykła edycja, tak? Otwórz, zobaczmy, czy jest takie samo. Takie samo kody! No to zabieram raz kos. No, to już znamy. I cóż to takiego? Pocztówki. Pocztówki. Otworzymy? Ojej, można komuś wysłać. Tak. Ja byłem ostatnio w Pradze i wysłałem chłopakom pocztówkę, ale to była pocztówka z praskiego ZOO. Nie sądziłem, że mógł im wysłać pocztówkę z Dark Souls. Cztery pocztówki. Cztery pocztówki. To może otwórzmy i zobaczmy, czy będziesz miał problemy z otworzeniem ich. Mogę mieć problemy z otworzeniem. Możesz mieć problemy z otworzeniem. Nie będę ich otwierał. Nie będzie ich, Konrad otwierał. A co jest na tej? Taki... Groźny ludek. Groźny ludek. I, a to co, artbook? Artbook. Bardzo ładna biała strona. Okej. Ładny papier? Taki... Spoko, śliski pas. Kredowy. Dobrze, a ile ma stron? Na koniec przerzuć. Czekaj, liczę szybko. Ale stron ma 150. 150-stronicowy artbook dla wszystkich fanów Dark Souls. Taki w pocztówkowym formacie. I w środku znajduje się jeszcze plakat. To ja się odsunę trochę. O, czy powiesimy go w naszej kanciapie, Konrad? Możemy go powiesić. Albo dajmy go Pawłowi, to dostanie zawału ze szczęścia. Ojej, duży. Ale złożony na 30. Jest taki bardzo ładny w kostkę. I brzydki. Krzysiek Pielesiek twierdzi, że jest brzydki. Krzysiek Pielesiek nie lubi rycerzy. A to jest po prostu rycerz z Dark Souls. Czy też wojak, szwejk, albo ktokolwiek inny. Czy coś jeszcze jest w pudełku? Nie ma już nic. Więc jakie są ceny tego zestawu? Więc normalny zestaw kosztuje około 90 zł, można dostać oczywiście za mniej, a ten edycja specjalna kosztuje około 140 zł. To chyba nie jest źle. Poczekaj, jeszcze ładne ujęcie na plakat. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.